Cześć kochani, zapraszam Was na kolejny odcinek Mierzony w lustrze i dziś zajmiemy się marką Fashionova, która Was bardzo zainteresowała, jeżeli chodzi przede wszystkim o jeansy, bo nadal podtrzymuję stwierdzenie, że tam są najlepsze jeansy, najlepsze wysokie jeansy, pięknie oplatające sylwetkę i dziś pokażę Wam jeansy, ale będą też inne ciuchy. I zaczynam od spódnicy, którą mam na sobie. Aha, jedna ważna rzecz. Ani razu nie płaciłam cła. Tę spódnicę kupiłam sobie ostatnio, dostałam maila o jakiejś tam wyprzedaży, kodzie i tak dalej i nie mogłam się powstrzymać. Jest po prostu przepiękna i przed chwilą pokazałam ją Darkowi, pokazałam się w niej i powiedział, że jest tak piękna, on uwielbia mnie w takich spódnicach. Jest to spódnica długa, jak widzicie, sięga mi do ziemi, co mi się bardzo podoba, jestem teraz na boso. Lubię właśnie jak są długie i ma w sobie sporo materiału, przez co nic nie prześwituje, mimo że materiał jest taki cieniusieńki. Tu ma fajnie, bo widzicie, można sobie tutaj trzymać ręce w kieszeniach. Jest taaka luzacka, ale wygląda jakby była uszyta z takiej chusty. Czy Wam się nie podoba? Moim zdaniem jest przepiękna. No cudownie wygląda i tak fajnie wydłuża nogi. Tak mi się przynajmniej zdaje. Naprawdę piękna spódnica. No jestem w niej zakochana. Tutaj ma w pasie skórę ekologiczną, ale ma też gumkę, co jest super, bo dopasowuje się do Waszej talii. Trochę w słońcu tu wyszło, ale zobaczcie o co chodzi. Aha, i pod spodem ma taką ala spódniczkę. O! Która spokojnie sięga do połowy uda, przez co nawet jak coś tam będzie prześwitywało, to nie będzie Wam nic widać. Śliczna jest, no jestem w niej po prostu zakochana. Także zaczynam od tej spódnicy i lecimy do zamówienia. I to jest moje zamówienie, już trochę je otworzyłam. I wyciągam wszystko, przyznaję, że już trochę przeglądałam te rzeczy. Mam shorty, tak, będę je mierzyć. Okej. Ale jak mówiłam, cła nie było. Dzięki czemu nie musiałam nic dopłacać. Zacznę może od początku. Mam tutaj kimono. I do tego kimona wyciągam też jeansy czy spodnie. I to są In It To Win It Tummy Control Pants, które obciskają nam brzuch. Mam w rozmiarze L. O! I strasznie mi się spodobało to. Hide your muffin top. This flawless high-waisted fit provides full coverage, enhances your curves and creates a slim fit waistline with no muffin top. O, i tu jest to zobrazowane, że nie będziemy mieć boczków. Tutaj wszystko zakrywa. No dobra, mierzę te spodnie. Materiał jest taki trochę połyskujący w słońcu. Mam nadzieję, że nie będą bardzo świecące. Nie są to jeansy, ale takie bardziej spodnie. No i mamy look number one. Czyli kimono i obciskające spodnie. Słuchajcie, przeżyłam piekło z tymi spodniami, zaraz Wam o tym opowiem. Najpierw kimono, bo mam je na wierzchu. Powinnam była założyć tutaj top na ramionczka, niestety mam przy sobie tylko taką bluzkę, ale mam nadzieję, że wszystko będzie widać. Kimono jest śmieszne, bo tutaj ma takie rękawy jak szlafrok. Jest takie piękne róże, w ogóle mam teraz fazę na takie materiały. I tutaj jest zawiązy spinane na takie guziczki. Niekoniecznie mi się to podoba, więc wolałabym to nosić raczej tak bluzem. I wygląda ono tak. Tu ma rozcięcia. Założyłam buty, bo zawsze na boso pozuję, żeby było normalnie do spodni. Także kimono jest długie, jest dla wysokich osób. No niekoniecznie zapięte tutaj na guziczki, bo to wygląda jak taki wtedy szlafroczek pensjonarki, ale samo kimono jest bardzo ładne. Przejdźmy do spodni. Są tak świecące. One wyglądają jak takie woskowane, można powiedzieć... Widzicie? One wyglądają jak takie woskowane jeansy. Słuchajcie, ledwo się w nie wbiłam, ale chyba na pewno są na mnie za ciasne, bo zjeżdżają mi tutaj z boków. Także powiem Wam, że... No to nie będą jeansy dla mnie. Może po prostu oddam je mojej siostrze. To są pierwsze jeansy, spodnie z Fashionova, którymi nie jestem zachwycona. Po prostu mają taki materiał, który podkreśla niedoskonałości i mimo, że tam ściska tą górę, to nie zostawiam sobie ich. Kolejny insta look, czyli shorty. Jestem tak niegotowa na shorty, że masakra. Moje nogi nie są gotowe na lato. Słuchajcie, shorty z wysokim stanem. Fajne, że z wysokim stanem, bo można sobie właśnie tutaj wetknąć bluzkę. Można ją też wypuścić, jak nie chcecie za bardzo świecić brzuchem. I bardzo podoba mi się ten trend łączenia shortów z kimonami. Mega mi się to podoba, to jest mega sexy. Natomiast czy ja w tych shortach będę latać? No raczej na wakacjach. Zobaczcie, jakie są tutaj wykrojone. Z tyłu prezentują się całkiem nieźle, więc ogólnie je bardzo polecam. Mają wysoki stan i są bardzo wygodne. I są to shorty high rise w rozmiarze L. I marka to jest Snack Peek i oni mają właśnie różne marki w Fashionova. Kolejne shorty nie pokazuję Wam nawet z przodu, bo są tak podarte, że wszystko widać. Bardzo mi się nie podobają, bo mają w złych miejscach kieszenie. Praktycznie te kieszenie wchodzą mi tutaj na boki. Mogę sobie w nie tak wsadzić rękę, więc w ogóle te shorty to jest porażka. I od razu zdejmuję, bo wyglądają strasznie i z przodu i z tyłu. Pokażę Wam kawałek z przodu, ale po prostu wrzynają się jak majtki.
zdjęłam te nieszczęsne szorty, widzicie, o co mi chodzi. One ma za szeroko rozstawione te kieszenie. One powinny być tutaj, tu, żeby jakby nas wyszczuplać, a nie powiększać ten tyłek do góry jakoś dziwnie. Naprawdę przedziwnie uszyte. One po prostu wyglądają, jakby tamte obciskające spodnie, te czarne, były po prostu obcięte, poszarpane i wiecie, to są praktycznie te same spodnie. Tu były tak naprawdę tak mocno opięte, że wyglądały jak majtki. Bardzo wysoki stan, co jest fajne i niefajne, w zależności od tego, co kto lubi, ale ja uważam, że ogólnie czarne szorty zawsze pogrubiają. Tak mi się wydaje, że jednak jeansowe nadają takiego młodzieńczego wyglądu i nie podkreślają tak celulitu, natomiast przy czarnych shortach widać wszystko. Takie jest moje zdanie. No nie wiem, nie jestem do nich przekonana. Nie podobały mi się te shorty. Pierwszy raz mi się coś naprawdę, naprawdę nie podoba faszynowa. Lawendowa kurtka. Śmieszna. Wiecie co? Jedyne, co nie jest fajne, że ona bardzo poszerza ramiona, więc jeżeli nie chcecie poszerzać ramion, widzicie, co się robi? Ona jest w ten sposób uszyta. Bardzo mi się podoba, jest bardzo oryginalna. Fajnie, że ma krótkie rękawy, bo ja mam krótkie ręce. Natomiast jak wam się nie podoba właśnie to, że ma obniżone ramiona aż tutaj do połowy, no to wam się nie spodoba, ale ma coś w sobie, podoba mi się. Kojarzy mi się z dzieciństwem, bo jak byłam dzieckiem, często nosiliśmy jeans w różnych takich odsłonach szalonych. Taka była moda w latach 80., na początku lat 90. Z tyłu jest trochę krótsza, taka bardziej właśnie w kroju bomberki. Można sobie ją zarzucić tutaj na ramiona i w ten sposób pozować do zdjęcia. Podoba mi się kolor. Nie wiem, jak wam się podobają fiolety w ciuchach, ale fajnie, że fiolety wróciły, fajnie, że to jest kolor tego roku. Bardzo mi się fiolety podobają. Ja sobie ją zostawiam. Jest taka mega oryginalna. Tutaj ma też takie poszarpania na końcach. Nie no, fajna kurtka. Teraz dżinsy. I te mogą być ciekawe, bo mają tutaj trzy guziki i mają też elastyczną talię. Mam je w rozmiarze L. Są to dżinsy High Rise. Znowu z tej Sneak Peek, z tej marki od shortów. Także zobaczymy, jak wyglądają, ale mam nadzieję, że będą fajnie tutaj ściskały brzuch. Kolejne dżinsy są po prostu bombowe. Musicie je mieć, jeżeli chcecie, żeby pięknie wam opięły brzuch, żeby zrobił się płaski, nawet jeżeli nie jest. No po prostu jestem zakochana w tych dżinsach. Są genialne, mają super wysoki stan. Przez to, że mają z tyłu gumę, to nie wpijają się tutaj w boczki, przez co nic tutaj się nie wylewa. Genialne spodnie. Można je oczywiście nosić normalnie i przy tym będziemy mieć płaski brzuch. No świetne są. I jest to, jak widzicie, totalnie klasyczny jeans. Tutaj nie ma jakichś dużych przetarć, może tylko trochę z przodu. Mega mi się podoba, jak te jeansy wyglądają. Są idealnej długości, fajnie wydłużają nogi, są takie bardzo, bardzo klasyczne. Można je założyć praktycznie do wszystkiego. Z tyłu też wyglądają fajnie. Mają ładne kieszenie, ładne przeszycia. Najbardziej jestem zakochana w tym, że mają tą wysoką talię i wszystko tutaj ładnie zbierają. No, genialne dżinsy, po prostu genialne. Zobaczę, że są inne kolory, to sobie jeszcze to mówię inne. No po prostu coś czuję, że będę w nich non-stop teraz chodzić. Ostatnie dżinsy są woskowane i to są dżinsy podkreślające pupę. Pupa, kocham cię, tak się nazywają. To są woskowane dżinsy. I jak widzicie, są to takie klasyczne dżinsy z pomarańczowymi przeszyciami i one nie zawsze wyszczuplają nogi. To bywa różnie, trzeba je mierzyć i tak dalej. Z przodu znowu mają te trzy guziki, co mi się bardzo, bardzo podobało w tamtych, więc mierzę te i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Przymierzyłam jeszcze koszulkę, którą sobie zamówiłam, ale koszulka nie jest jakiejś rewelacyjnej jakości. W sensie jakoś może ok, ale krój, o. Jest tutaj tak półokrągło wykrojona, co mi się nie do końca podoba. Nie wiem, no takie koszulki można dostać u nas, taki dosyć elastyczny materiał. No jest okej, ale bez szału, tak? Muszę, kochani, uciekać właśnie, mnie coś wzywa, ale chciałam wam jeszcze na koniec pokazać te dżinsy. Nie do końca mi się podoba to, jak one wyglądają na nogach, bo przez to, że są woskowane, tak się dziwnie świecą i opinają. Tu znowu mamy tą samą sytuację, gdzie fajnie nam to wszystko zbiera, natomiast tamte były odrobinę wyższe. Więc tamte poprzednie mi się bardziej podobały, te trochę tak do połowy brzucha sięgają. Ja mam tutaj pępek, więc jeszcze mogło być trochę więcej, bo jak będę się schylać, no to nie będzie to wyglądać estetycznie. Oczywiście można nosić wypuszczone, więc one tak fajnie brzucha nie zbierają, natomiast no pupa wygląda fajnie, no co tutaj mówić, wygląda to spoko. Kochani, podczas mierzenia ostatniego outfitu niestety padła mi kamera, ale chciałam wam powiedzieć krótkie słowo komentarza na koniec. Jak widzicie, w tym zamówieniu nie wszystko mi się podobało. Najbardziej mi się podobała spódnica na początku oraz te dżinsy przedostatnie. Naprawdę robiły wrażenie. Oraz shorty mi się też podobały, też będę w nich chodzić, tych dżinsowych. Jasnych. Część rzeczy oddam po prostu siostrze tym, które nie pasowały na mnie. Ale no, czytajcie komentarze. Chociaż często dziewczyny piszą, wow, wszystko super, ale często też piszą, jakie rozmiary wybrać i tak dalej. Ja mam nadzieję, że te filmy wam się podobają. Dużo osób mi napisało, że zamówiło dżinsy z Fashionowa i że są tu ich ulubione dżinsy. Także ja mam już sporo par
sporo par z tej firmy. Dajcie mi kciuki do góry, jeżeli lubicie takie mierzymy. Czułam się trochę jak w przymierzalni, jak tak z Wami mierzyłam w lustrze, ale mam nadzieję, że wszystko było widać. No i widzimy się w kolejnym. Pa, pa.